Ultrace 2020. Przyjechaliśmy właśnie Maybachem z Jose kolekcjonerem. No i witamy w Katowicach. Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Właśnie wchodzę na halę wypełnioną niesamowitymi pojazdami. Największy event tensowy w Polsce. Auta stuningowane, piękne, pięknie wyrzeźbione, o Boże, Porsche RWB. Yeah. Już na wejściu takie atrakcje. Yeah. Co tu się w ogóle dzieje? No i znajomy Huracan z dołożonym jeszcze do dyfuzorem wysuniętym. Tutaj matowy wygląda pięknie. Piękny kolor, naprawdę. Ojejku, ta fela. Dodatki karbonowe. O, fajnie, że jest odpalony. Ze światłami. Patrzcie, jak to wygląda. Miazga. Miazga. Jeden z piękniejszych kolorów do Lamborghini. Zobaczcie. Poświęcę mu trochę więcej czasu, ale no nie, wygląd petarda totalna. Petarda. W środku oczywiście również karbon. Splitter karbonowy. Zajrzymy do środka, czy zamknięte? Zamknięte. Co ja tam widzę? Daxotrade przyjechał. McLaren M6 GT. Niesamowita sprawa. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda od środka. Kierownica po prawej stronie. Zobaczcie, jak to też wygląda z tej strony. Niesamowite. Fajnie, że to wszystko zostało zdjęte i pokazane. No, i zobaczcie na tą oponę. Tu jest pokrywa osłona silnika, a tutaj SVJ od pana z Wrocławia, od Szymona Banasia. Auto, które nawet tony nie waży, z tego co mi wiadomo. I też drzwi otwierane do góry, kierownica po prawej stronie. Pozwolę sobie zajrzeć do środka. Zobaczcie tylko, jak to wszystko tu wygląda. Rzadki widok. Nie każdy może zobaczyć to z bliska. Samochód znany w wyścigach Le Mans. Okrzyknięty mianem naprawdę, naprawdę wielkiej legendy. Co ciekawe, jest to Porsche, ale stworzone we Włoszech. No i śmieszna sytuacja, bo samochód waży naprawdę poniżej tony, a ma 620 koni mechanicznych w 3-litrowym bokserze. To jest petarda, to jest pocisk. Stoi obok McLarena M6 GT. Jeszcze zwróćcie uwagę na wydechy. Mamy 4 wydechy po obu stronach, po 2 sztuki rur wydechowych. Nie znam oficjalnych danych, ale mogę przypuszczać, że tutaj w tej alejce, można powiedzieć, stoi spokojnie wartość silona. To tak, myślę, minimum. Ja pierdzielę, co tu się właśnie dzieje? Audi R8 Spider poprzedniej generacji. Piękny samochód. Oczywiście na felgach Turismo. Na S8 w ogóle, jaka felga siedzi, widzicie? Cały czas ktoś podchodzi, robi zdjęcia, czy patrzy. Zobaczcie, jak to wygląda. Piękna sprawa, arcydzieło. Patrzcie, no to nie zdarza się codziennie. Cześć, jak masz na imię? Axel. Axel ma 8 lat, jest chyba najmłodszym fanem programu i podobno sam jeździsz autem, tak? Na razie jeszcze w automacie, ale szacu, stary, piona. Tu jaki lowrider na BBS-ach. Piękne, no i malowanie też. Bardzo fajne, unikatowe. Grubo, no grubo na tym evencie. Musi być grubo. No a tu mamy bardzo mi dobrze znanego Jaga. Powiem wam, że projekt bardzo gruby. A zdradzę wam, że za jakiś czas będzie tutaj też wide body. Mimo że on jest naprawdę już szerokim autem, no to jeszcze wide body będzie kozackie. Felga od Turismo oczywiście. No i robi robotę. Ci, którzy śledzą mnie na Instagramie, już znają ten samochód bardzo dobrze. Jeździłem nim na fotelu pasażera. A już niedługo, mam nadzieję, będzie pełny odcinek z Jaguarem na YouTubie w programie High Five. Yeah, S6 w pięknym kolorze. Niesamowita. A tu kolejny. Jak to wygląda? Co tu ja nie wiem, od czego w ogóle zacząć. Patrzcie, jak zadbany po pierwsze. No takiej Panamery to ja nie widziałem jeszcze. Z takim oklejeniem, na takiej feldze, gruby projekt. Ktoś tu jest naprawdę fanem Deadpoola, nawet w środku, widzicie, dzieje się. Yeah, pierdziele, jaka fela, patrzcie,
To jest mocno zrobiony projekt. Ktoś to jest chyba fanem anime, tak jak wcześniej z Deadpoolem. 4 i 8. Oba w ciemnym lakierze. Tutaj mat, tutaj czarny połysk. Ja pierdzielę. No i oczywiście zetki. Ojej, jakie piękne wnętrze. Ja lubię ten kolor wnętrza, taki przyjemny, taki salonowy, ja mówię na to. Dodatki karbonowe oczywiście, przejdziemy do środka. A to jest wersja Competition w ogóle. Kurde, 625 koni. V8, 4,4 litra. Jeździło się. Miałem w ogóle, to też ciekawe, że jako pierwszy w Polsce M8 miałem do testu i do nagrania. Ubera też z tym zrobiłem. Niesamowicie, że ktoś z GT3 RS zrobił z tej żaby taki projekt. Karbonowe wykończenia. Zamiast brzydkich plastików mamy piękną maskę V8 TFSI. Patrzcie na Golfa. Na Rodiformach. To akurat bardzo dobrze pasuje do tego samochodu, bo niektóre na przykład felgi moim zdaniem nie siedzą w konkretnych autach, ale ten samochód wygląda przepięknie. Tylko jedno, czego mi brakuje, aczkolwiek to kwestia gustu chyba raczej i wygody, no ale tutaj skóry powinny być obowiązkiem, przynajmniej gdybym ja był właścicielem auta, ale szacun dla właściciela za cały projekt, super auto. No i tutaj mamy 5 GTI, patrzcie jaki negatyw, może z drugiej strony wam pokażę. On tutaj ładnie siedzi. Jaki negatyw jest na tej bawarce. Jasne, za chwilę. No i tutaj tak zwane palca nie wsadzisz. Projekt wręcz powiedziałbym luksusowy, no bo taki Jack, taki Jaguar. Jeszcze otwarte drzwi, więc pozwolę sobie kucnąć i pokazać wam, jak to wygląda. O, w takim palić cygaro i pić łychę. O, jest. Czujecie ten klimat? Ej, siema! Nagraj tam dobrze! Siema, twoje auto? Stary, powiem ci, że mam fakturę na zakup tego samochodu w 98 roku, 550 tysięcy. Jesteś pierwszym właścicielem? Nie, jestem tam niektórym, nie? Ale mam fakturę, nie? A czy obraziłbyś się, jakbym usiadł na sekundę? Kurwa, siadaj, chcesz, wsiadaj wszędzie. Na pewno? No, jak chcesz, to ty drinka zostaw. Cygaro też zapalić? Nie, cygaro zostaw, ja tego nie. Nic nie dotknę. Zobaczcie. Właściciel pozwolił mi usiąść w środku. Prezes jedzie. Jak w Maybachu. Maybachem tutaj przyjechałem. No ale tym przejechać się marzenie. Kim trzeba być, żeby kupić w 98 roku taki samochód? Piękna sprawa. Świetnie to właściciel zrobił i utrzymał przede wszystkim, bo utrzymać takie auto w takim stanie to jest szacun. No i kawałek włoskiej motoryzacji z Maranello, wyjęta kiera. Jejku, Ferrari zawsze robi robotę, a te starsze samochody jeszcze większą, ale stylingowany. No i to, co kochacie najbardziej, bo widzę, że GTR w social mediach sprawdza się bardzo dobrze. Lubicie GTR-y, lubicie Skyline'y, a te starsze GTR-y mają dusze, jakie nie mają żadne inne japońskie auta, mam wrażenie. No i ten jeszcze na fajnych butach. Tu kolejny Skyline. Nismo. Ja pierdziele. Pokażę wam jeszcze raz, jak to wygląda pod maską. Piękna sprawa. Co tam stoi właśnie? Audi 100 Coupe. I to tak zrobiony samochód. Jeszcze przez Polaka, Bartek Audi. I ja pierdziele. Patrzcie na to, jak to wygląda w ogóle. Super. Porsche 356. Speedster, wersja bez dachu. Zachowana w niemal idealnym stanie. Jakby prosto wyjechała z taśmy. Audi setka. De Tomaso Pantera. Kwiat po włoskiej motoryzacji, można powiedzieć. V8. O mocy 330 koni mechanicznych. I zobaczcie, jakie tu są też piękne arty. Ktoś namarował własnoręcznie. Narysował chyba bardziej, powinien powiedzieć. Stoi Datsun, na szczęście z Polski. Brawo, Polish Pride. Polska górą! Tu sobie ktoś pomyślał, że na pakę właduje silnik. Też hit po prostu. O, jakie kubełki! Pięknie, 5-punktowe pasy.
No zobaczcie. Tu od razu wiadomo, ktoś ma szczęśliwego syna. Albo przyszłego syna. Może to prezent z wyprzedzeniem. To jest marzenie niejednego fana klasyków, naprawdę. Jeszcze na takim felunku nietypowym. Jest po 17, a kolejka ciągnie się i ciągnie. To akurat słabe. Racism to jest, no, przepraszam, ultrace. To jest taki event, gdzie nawet busy wyglądają kozacko. Busy takie, wiecie, stoją sobie z boku. Idziemy zobaczyć, co tam na zewnątrz. No i Hennessy Camaro ZL1 Exorcist. Ja pierdzielę. Nawet nie mam słów, żeby opisać to, co tutaj się właśnie w moich oczach dzieje. Nie wiem, gdzie patrzeć. Na etanolu, no, pokazuje 1150. Ja mam teraz metanol zwykły 9.8. Paliwo 989 koni. Kompresor 2.9. 2.9 litra kompresor? 1140 koni. Ojejku, ojejku. Jak to brzmi? A jeszcze słuchajcie, ten kompresor jak brzmi. Posłuchajcie. BMW M3 F80 i patrzcie, co ma w środku. To jest jedno z nielicznych BMW-ek z klatką. Jak ja to obejmę? Is that your car? Yeah. Can you open the doors to show me the cage? The cage, yeah. Sure. Jak to jest w ogóle zrobione? Ktoś miał niezły pomysł. Słuchajcie tego. Co tu robi Passat? Passat? To nie byle jaki Passat. Na R-Ride chyba, z tego co widzę. No i piękna felga. Tu mamy takiego cukiereczka. Też na Rotiforma. Też na glebie. Tutaj każde auto naprawdę musi być streamingowane. No, w końcu stensowy event. Aha. Na dworze stoi troszeczkę klasyki pod chmurką. No i tutaj widzicie też. Pięknie to wygląda, szczególnie z tej perspektywy. Kolejne luksusy. O, R32. O tak. Z klatką w środku. Pięknie, pięknie. E24. M6 E24, nie wierzę. Niesamowite. Przy tym garbusie chciałem tylko zwrócić uwagę, oprócz tego, że wizualnie jest super w środku, też jest przepięknie. Patrzcie na tę skórkę, ładnie to wszystko wygląda, jasne wnętrze. In bianco, prawie jak w Chironie. Jetta w kupecie na BBS-ach, a tu z kolei Sirocco z baseballem, jakby ktoś wam podpadł, i z wąsikiem. No tutaj ktoś ma ewidentnie jakiś kompleks, to widać, o, widać na pierwszy rzut oka. Ale też fajny jeździk na negatywach. O, pan zgubił 50 groszy. Patrz, jak to wygląda. Projekt prosto w Meksyku. Tutaj dość ciekawy projekt. Taki samochód turystyczny. AMG C43. Fajny projekt. Specyficzny, no i na pewno rzucający się w oczy. Ładnie też oklejony. Tak ze smakiem. Yeah, tego nie można przeoczyć. Porsche RWB to są auta ponadczasowe. Naprawdę. Z oryginalnym fotografem. Proszę bardzo. Mistrza. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Bardzo bym dziękuję za oglądanie i pamiętajcie o subskrypcji, bo to głupie. No ale ważne. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, no bo każdy fan motoryzacji powinien albo być, albo zobaczyć, jak było na Ultrace 2020. Świetna impreza. Mimo tych wszystkich ograniczeń i tych wszystkich utrudnień, które w 2020 roku czekają, udało się organizatorom zrobić świetną imprezę, naprawdę świetną imprezę. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.